Siemka, dzisiaj trochę o częściach, jakie wymieniłem w klosie i jak wygląda tłok na mura po 4 motogodzinach. A więc, ściągłem cylinder i głowicę, żeby sprawdzić, jak dokładnie wygląda tłok. Jeszcze muszę tutaj cylinder przemyć. Tu umyłem go lekko jeszcze wodą, ale muszę dokładnie go przemyć tutaj wszędzie. Głowicę, tak jak mówię, mam w domu. I jak wygląda mniej więcej tłok. Już wam pokazuję. Sorki za przerwę. Tak wygląda tłok po 4 motogodzinach. Pierwsze kroki już ładnie dotarły. Także teraz już będę normalnie jeździł. I ogólnie tu wszystko muszę to wymyć. Jakie części wymieniłem? Wymieniłem w nim uszczelniacze na lagach, dlatego że już lekko ciekły. Ciekła w sumie lewa laga, tak najwięcej, ale wymieniłem od razu dwa uszczelniacze. Zaraz wam pokażę, jakie uszczelniacze, jaki płyn. Ale zanim chciałem powiedzieć, jak docierałem w ogóle tłoka. Więc docierałem go w ten sposób, że na początku w sumie przyjechałem od mechanika jakieś 2 km. Potem nagrzałem go chyba 2 razy, pojeździłem chwilę i potem ogólnie całe moje dotarcie składało się z jeżdżenia na nim. Raz wolniej, raz szybciej, czasami cały czas szybko. Ogólnie robiłem często przerwy, żeby się nie przegrzał. Tak mniej więcej ja docierałem i już wam pokazuję, jakie ja części wymieniłem, znaczy jak wygląda olej, którym zalałem nowe lagi. Tu mam uszczelki, zrobiłem sobie taką półeczkę. Jak to mniej więcej wygląda, w sensie wszystkie moje części, które mniej więcej wymieniłem. Tutaj mam te uszczelniacze. Zapłaciłem za nie coś koło chyba 40 zł. 40, 35, coś koło tego. To są stare. Tak wyglądają stare. Już wam pokazuję, jaki dokładnie olej wlałem. Motula 10W. Są oleje 5W, 10, 15 i 20W. To wszystko zależy od gęstości. Ja sobie wziąłem średni. Nie znam się aż tak dobrze na amortyzacji, więc wziąłem sobie średnią gęstość, że tak powiem. I wymieniłem w nim jeszcze pompę, znaczy zestaw naprawczy pompy wodnej. Z firmy Hot Rods. Zapłaciłem za to z przesyłką 110 zł. No to przesyłka to była tylko 20, to chyba kosztowało około 90 zł. Co z tego, jak i tak musiałem Simmering 1 kupować osobno, bo nie pasował. Ogólnie polega to na tym, że trzeba wymienić dwa łożyska. Jedno takie łożysko, drugie to łożysko, co tam jest. I dwa Simmeringi. Po czym rozpoznałem, że mi tutaj kapie. Rozpoznałem to po tym, że tu spod spodu tak mają fajnie rondy wymyślone. Nie wiem, czy to uchwycę, nie da rady. Ale w każdym razie tutaj jest taka dziurka, przez którą jak właśnie coś się stanie z pompą, po prostu płyn tamtędy ucieka. Po prostu kapie. No i wymieniłem to. Tak samo przyszły razem w zestawie uszczelki. Więc wymieniłem tak samo uszczelkę. No i w sumie tyle. Mam teraz nowe uszczelki zamówione, żeby złożyć, żeby nie jeździć na starych uszczelkach, jak ściągnąłem cylinder. Złożyć, no i jeździć dalej. Honda już jest wystawiona. Jak ktoś jest chętny, z miłą chęcią mogę ją sprzedać. Albo zamienić na 4 suwa. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Ogólnie teraz nie będzie filmików za dużo.
ponieważ jadę do pracy. Pewnie będziecie oglądać to we wtorek. No i chyba tyle. Narka, trzymajcie się, hej.